Dzisiaj pokażę Wam taką oldschoolową troszkę metodę na kręcenie włosów. Będziemy kręcić na takie wałki, które nazywają się hydroloki. Tutaj akurat nazywają się termoloki. To są takie wałki z Intervion, kosztują około 6,30 za paczkę. Gotujemy je najpierw w gorącej wodzie przez 3-4 minuty i nakładamy na włosy. Najpierw zaczynam od spryskania całych włosów sprayem do loków. Porządnie wczesuję spray w całe włosy i zaczynam oddzielać partiami takie wąskie dosyć paski włosów. Zaczynam od przodu, kieruję się ku tyłowi i najpierw będę robić takiego a la irokeza właśnie z tych wałków. Wałki mają w środku coś w stylu piasku lub soli, która się nagrzewa, więc są bardzo gorące. Uważajcie, najlepiej wyjąć najpierw na jakąś deskę, żeby chwilkę przestygły i dopiero możecie wziąć w palce i nawijać. No i zabezpieczamy takim sitkiem, które przytrzyma nam wałki i będziemy czekać aż do wystygnięcia. Na tego pseudo irokeza wyszło mi około 8 wałków i teraz będę kręcić boki. Zaczynając od przodu. Starajcie się to robić szybko, na rozczesanych włosach, żeby ciepło nie uciekało. Wszystkie włosy są już zakręcone, więc teraz już tylko czekamy 20 do 30 minut, żeby włosy całkowicie wystygły. I teraz delikatnie zdejmujemy wszystkie wałki, zaczynając od dołu. I poradzę Wam tutaj to, żeby jak włosy Wam się zaplączą w takie wypustki plastikowe, to starajcie się delikatnie bardzo je zdjąć, nawet rozkręcając loczek od dołu. Po prostu łatwo te włosy poplątać, kiedy będziecie je ciągnąć. Loki wychodzą nam duże, takie dosyć naturalne, lekkie. I czeszę je palcami, nie przeczesuję tu ich żadną szczotką ani grzebieniem, ponieważ nie chcę stracić tej struktury. Po prostu układam je palcami w taki kształt, jaki chcę i dopiero będę je utrwalać. Całość pryskam mocnym lakierem z Goldwella, no i fryzura jest gotowa. I to jest efekt końcowy, takie duże, miękkie fale. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zobaczcie, jak zwiększyła się objętość włosów bez tapirowania. Jeżeli chcecie oglądać więcej takich naturalnych metod kręcenia włosów, to poproszę bardzo, kciuki w górę. Kliknijcie poniżej, żeby przejść do mojego ostatniego filmu i zobaczyć moje ekoloki. I zapraszam Was też na Stylizację 2, to jest mój drugi kanał, gdzie dodaję różne tagi, vlogi czy recenzje. Życzę Wam wszystkim miłego tygodnia, do zobaczenia, pa pa!